Co myślisz na temat natury? A nawet mi gadaj, coś, żeby nie taka lipa, że nie dam rady. Ja też myślę, że nie dam. Cześć chłopaki. No, cześć. Czemu się nie bawicie? Ja gadam o maturę. Ciężko będzie, nie będzie. A wiecie, że matury już są w szkole? Dzisiaj przywieźli do sekretariatu. I poszły w internet, no to teraz cała Polska napisze maturę na 100%. Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle. Nie śpi po nocach, strasznie się boi. Szkoda mi dziewczyny mojej. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. Mój kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Puchną oczy w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. Dance, dance, we dead. Heads will roll. Heads will roll. Heads will roll.
Dzień dobry. Dziś w wiadomościach o tegorocznych maturach. Nie było w historii jeszcze tak wysokich wyników, co skłoniło naszych specjalistów do zbadania tej sprawy. Jest z nami ekspert w dziedzinie nauki, profesor Jadwiga Krzywonos. Jest niemożliwe, żeby wszyscy z piszących maturę napisali ją na ponad 90%. Najprawdopodobniej powstały jakieś przecieki. Podejrzenie pada na uczniów z tej szkoły. Egzaminatorzy z 4 liceum w Ostrowie Wielkopolskim zgłosili, że koperta z arkuszami była naruszona. Dla wiadomości Anna Maria Niewesołowska. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Śmigłowca